Tarot jest cudownym narzędziem poznania własnej duszy, analizy przeszłości i odkrycia Twojej przyszłości. Nadszedł czas, gdy spotykasz mnie na Twojej drodze. To nie jest przypadek, gdy w życiu nie ma przypadków. Ten moment jest dla Twojego życia nowym początkiem. Nie musisz powierzać Twojego losu w ręce mniej lub bardziej doświadczonej wróżki. Kup Twoje własne karty Tarota i weź Twój los w Twoje własne dłonie. Pokochaj Twoje karty, chroń je i ufaj im, a one odpowiedzą na każde Twoje pytanie. Nie musisz mieć talentu do czytania kart. To przesąd. Jak mogę Ci pomóc na Twojej drodze? Mogę Ci pomóc wybrać odpowiednie karty, a następnie przy pomocy dwóch moich książek, Kurs Magii 1 oraz Kurs Magii 2, nauczę Cię, jak z nimi pracować. To nie jest trudne i na pewno sobie poradzisz. Do dzieła. Na dzisiejszym spotkaniu przeczytam dla Ciebie fragment mojej książki Kurs Magii 1. Fragment dotyczy oczywiście kart Tarota. Kiedy chcesz uzyskać odpowiedź na dane pytanie, wówczas siadasz spokojnie w miejscu, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał. Oczywiście wszystkie urządzenia elektryczne wyłączone. Ręce na stole, nogi nieskrzyżowane, proste plecy. Tasujesz karty, stale myśląc o Twoim pytaniu. Tasujesz tak długo, aż poczujesz, że należy przestać. Wówczas rozkładasz karty prawą ręką na stole. Możesz je rozłożyć pojedynczo lub po prostu położyć wszystkie razem, jak chcesz. Wówczas zamykasz oczy i prosisz karty, by dały Ci odpowiedź na Twoje pytanie. Koncentrujesz się i lewą dłoń przesuwasz ponad kartami. Sam poczujesz, którą kartę należy wybrać. Ja czuję zawsze mocną energię, która bije od danej karty. Objawia się to podobnie jak ciepło. Inne karty są zimne. Lub jak mrowienie. Wówczas wybierasz tą jedną kartę. Odwracasz ją. Kiedy czujesz, że powinieneś wybrać kolejną jako uzupełnienie, wówczas zamykasz oczy i znów wybierasz lewą ręką. Robisz to tak długo, aż pojawi się uczucie dość. Najczęściej pojawia się ono już po jednej karcie, czasami po dwóch. Zabierasz ową kartę lub karty i najpierw dokładnie jej się przyglądasz, po czym czytasz jej znaczenie. Czytasz tak długo, aż zrozumiesz.